Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z serii Wszystkie wyzwania parceli w grze The Sims 4. A tak naprawdę zostały nam już tylko cztery wyzwania parceli. Dzisiaj postaram się też, żeby Patrycja poszła do pracy, chociaż to może być trudne, bo musimy tutaj, wiecie, przesłuchania mieć. I tutaj mamy niedzielę, godzina 19, więc dopiero następnego dnia. Z naszą charyzmą nie jest źle, bo mamy poziom szósty. Ja tutaj mam też notatki, przepraszam za szurnięcie, i sobie wypisałam, jakie tutaj rzeczy są i jakie umiejętności są najczęściej potrzebne, właśnie na tych wyższych zleceniach, a więc na tych serialach telewizyjnych, bym powiedziała takich oraz filmach. I tutaj głównie jest potrzebna charyzma i sprawność fizyczna. Okazjonalnie też gitara i umiejętności komediowe, więc na gitarze się w ogóle nie będę skupiać, bo w ogóle nie mamy umiejętności komediowe. Mamy, ale na pierwszym poziomie, zresztą ona chyba nie lubi umiejętności komediowych, to więc się głównie skupimy na sprawności fizycznej oraz właśnie na charyzmie, i będziemy potrzebowali je obie na siódmym poziomie, więc charyzma jest ok, ale sprawność fizyczna dopiero jest na trzecim poziomie, więc co najmniej do piątego na pewno chciałabym tutaj podskoczyć. Bo nie wiem też, jak długo będziemy, a na pewno filmy możemy dopiero też zacząć robić od ósmego poziomu, a tam byłaby ta charyzma i sprawność fizyczna potrzebna na siódmym. Do tych zleceń, które robimy teraz, które są najlepsze, jest tam potrzebna jedynie na poziomie piątym, więc właśnie charyzmy szłamy, to jeszcze tylko sprawność fizyczną. No i wiadomo, chciałabym też podciągnąć troszeczkę nasze umiejętności aktorskie, więc tutaj też dlatego dzisiaj od tego zaczyna nasza Patrycja. Chciałam też powiedzieć, że powstał odcinek InfoSimsów. A więc tutaj możecie go obejrzeć sobie. I tam opowiedziałam o nowej aktualizacji, która wyszła we wtorek oraz ogólnie o nowościach, które w nas w najbliższym czasie czekają, o kolekcji, która ma wyjść w najbliższym czasie, więc tam zapraszam was do obejrzenia tego filmu. Podlinkuję też w i w prawym górnym rogu. I jak ktoś oglądał film i albo czytał właśnie co co ma zostać właśnie dodane to wie, że już nie będziemy się napotykać na ten błąd, znaczy na, znaczy na te telefony od Michela w sprawie zaręczyn, więc teraz już nie powinien dzwonić w sprawie zaręczyn do nas Michel i to bardzo, bardzo dobrze widzę, że jest burza z piorunami więc bym powiedziała tak, nie bardzo, troszeczkę wyjść teraz na dwór do tego, do tego tutaj, bo bo jest nieodpowiednia pogoda więc może małą po prostu damy tutaj do uczenia się kształtów, proszę bardzo więc niech mamusia ją da to będzie się młoda mogła nauczyć troszeczkę właśnie myślenia, bo jeszcze myślenia nie mamy zrobionego, więc tutaj jak najbardziej dziewczyny możecie się zająć tym, proszę bardzo o, możesz tutaj pomóc i później możesz oczywiście wrócić do... o, młoda jakie nie chce idziecie do klocków, proszę bardzo raz, 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 raz może chwilę z nią posiedzisz, czy nie? ona pewnie będzie smutna, bo wypadek na nocniku bo burza z piorunami, więc chyba tego niestety nie przeskoczymy, więc dobra. Ty możesz dalej lecieć do oczywiście nieprzymierzenia stroi, tylko chciałam ćwicz umiejętności aktorskie. Proszę bardzo, nie mamy mikrofonu, mamy tutaj tylko lustro, ale nawet nie wiem, czy mikrofon by działał, skoro nie mamy przyłącza nadal. Styl życia pracoholika niestety na, na pewno będzie nam tutaj przeszkadzał. To jestem tego w stu procentach pewna. Później możesz sobie... Nie wiem. Poczekajcie, tu może. A nie. Nie możesz nic zrobić, bo dodać historię na Instagramie musiałabyś wyjść poza parcele. Proszę bardzo, tu idziesz później złapać zasięg. W domu nie ma zasięgu po prostu, no. No kurczę, no nie ma w domu zasięgu, więc musimy wyjść poza parcele i tutaj już poza domem łapię zasięg. Jak kto gdzieś mieszka na wsi, i musi gdzieś tam nie wiadomo, gdzie wychodzić, żeby złapać zasięg? <grych> Napiszę w komentarzach, czy zna ten ból, właśnie wychodzenia gdzieś daleko, żeby złapać zasięg. Proszę bardzo. No, ona jest tutaj bardzo spięta dalej. No, kurczę, weź sobie może prysznic, to może ci będzie troszeczkę lepiej, ale chyba niewiele. O! Ej, gnomy! Byłam na parceli! A, dobra, to wszystko zamieniamy. No, wszystko powinno działać. Nie powinno się tak dzwonić. Czy, czy żebym się spóźniła sekundkę na parceli, nie będąc chwilę? No, raczej nie. Raczej wszystko tutaj powinno być ok. Byliśmy na parceli, no. mam że chyba wszystko, chyba wszystko naprawiłam. <laughs> Przynajmniej jest na co wydawać nasze simoleony, no. Niestety takie życie. Chociaż chyba teraz będziesz mogła trochę poczuć umiejętności komediowe. Trochę lepiej ci będzie. No, widzę, że tutaj te brudne chwile troszeczkę nam schodzą w dół. Jesteś bardzo pewna siebie, to mnie naprawdę bardzo cieszy. O, proszę bardzo, no to przynajmniej chciałabym, żebyś doszła do tego drugiego poziomu umiejętności, no bo wiadomo, umiejętności komedywe chyba gdzieś tam też mają znaczenie, więc o, proszę bardzo, są gotowe, więc możesz i spać, a jutro rano pomyślimy dalej. Tym razem, żeby mała zjadła do końca, to kazałam Patrycji wyjąć groszek dla, dla młodej, więc teraz powinna jak tylko skorzystać sobie z toalety Normalnie zjeść, ale ja cię proszę kochana usiądź tutaj i jedz przy stole, a nie przy małym dziecku, dobrze? Które jeszcze sikało, no przy małym dziecku sobie jadłaś, no. Zjedźcie sobie właśnie tutaj ładnie w jadalni, proszę bardzo, no młoda teraz już będzie z nią troszeczkę lepiej. No ty jak zjesz to możesz na przykład właśnie użyć kapki wysiłku i troszeczkę posprzątać, no proszę bardzo. No i młoda też, może nie całkiem jakoś tam bym powiedziała super. Ale troszeczkę lepiej, dobra. Możesz tam objąć miśka, ewentualnie przez chwilę. Możemy to porobić, bo tutaj jeszcze chyba jesteś na bakier z, z myśleniem, tak? A więc, jeszcze myślenie gdzieś tam jest w tyle. Więc, za chwilę się zajmiemy właśnie tymi podstawowymi umiejętnościami. E, proszę bardzo, o! Proszę, młoda. I chciałam, żebyś tutaj umyła simką o imieniu Danusia właśnie. więc, nie musimy mieć podobno wanny. Podobno wystarczy właśnie z zlewik od którejś tam aktualizacji i można właśnie mieć dziecko, proszę bardzo, więc trochę jej to chyba pomogło, tak, trochę jej chyba pomogło, ale chyba niezbyt dużo, więc tutaj może troszeczkę naspamię tę interakcje i niech to zrobi kilka razy, o, proszę bardzo, jej, no tak jakby się jej dawała kąpiel, no. No, i mała jest całkiem, całkiem czysta, no. Proszę. Yy, małej nie trzeba chyba przewinąć ani nic, co nie? Yy, opieka nad dziećmi... nie. Przewin... nie ma. Dobrze, a więc super. W takim razie, proszę bardzo, młoda, może niech też sobie zmieni strój? Żeby tak nie chodziła w piżamce cały dzień, proszę bardzo. A ty możesz na przykład jej spróbować poprawić humor też. O, proszę bardzo, teraz możecie zobaczyć jak. O, spróbować ją pocieszyć, proszę bardzo. Pchlitark jest! Nie, pchlitark nas nie interesuje, proszę bardzo. Strój na co dzień. Nażej małej Danusi. O, i młoda jest już całkiem, całkiem pocieszona. Super. W takim razie możemy spróbować ją znowu zabrać do klocków i pouczyć kształtów. Proszę bardzo, proszę Patrycją. Pouczysz ją kształtów, a przynajmniej spróbujesz. Myślę, że niestety też jest. O, naprawdę dziwny sen. A to musimy sobie przeżyć e, Katarzis Mała sama idzie do klocków? Super, e, po prostu super. Że mała sama idzie do klocków. E, nie, dziękuję. Proszę bardzo, Patrycja, będziesz ją z daleka uczyła, rozumiem. Klocków. <laughs> Dobra, zrób pranie, upiesz w bali, zrób pranie, upiesz w bali, proszę bardzo. Zróbmy pranie może. Ja wiem, że pada deszcz, ale musimy w końcu uprać pranie. A, a propos, mamy e, święto, więc mamy dzisiaj dzień strachu, czyli Halloween. A nie możesz zrobić tego naraz. Okej, okay, dobra. W takim razie upierzesz to, to z tej jednej, bym powiedziała, z tego jednego pranie. Oto jednak praleczki są trochę lepsze, bo można zebrać kilka kilka prań. Dobra, ale tutaj młoda się ładnie, proszę bardzo, bawi. Za chwilę drugi poziom chyba będzie, więc dobrze. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Później też musimy gdzieś tam je kiedyś o, w kostiumy przebrać, ale to myślę, że wiecie, troszeczkę później, zresztą dzisiaj idzie, o 19 ty idziesz na zlecenie, co nie wiem, trzeba by tobą szybko dosyć przeżyć to e, Katarzis, A mała co, nie, nie rozmawiaj z nieznajomym, proszę bardzo, i proszę mi tu ładnie zmienić strój na normalny, proszę bardzo, i dalej możesz sobie uczyć się kształtów. Proszę, 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 nie skończyłaś z nauką kształtów, absolutnie, i wyładuj, i przenieś, o, a dlaczego nie mogę? Aha, bo sznurki mi się zepsuły, no tak zapomniałam. Tej jednej rzeczy zapomniałam naprawić. Tak, tak, tak. Sznurki też się zawsze psują. E, podczas właśnie no, właśnie gnomów, tak. Więc tutaj trzeba o tym oczywiście e, pamiętać. A później mała medytacja, żeby oczywiście przeżyć katarzis. Żebyś nie była taka z mino no. O, woda wymieniona, ładnie, super. E, później może też sobie rozpalimy w kominku, żeby tutaj było troszeczkę cieplej, bo w sumie... Może być tutaj już troszeczkę, troszeczkę zimnawo w tym domu. No, proszę bardzo. Nancy, co nam tutaj proponujesz? Krytyk kulinarny. O, wiesz co, my tak z gotowaniem to nie za bardzo, więc bym powiedziała nie dziękuję. Szczerze powiedziawszy nie, nie, nie dziękuję. Dobra, i już nie powinnaś być taka spięta, co nie? Teraz już powinno być ci trochę, trochę lepiej. Jak ta młoda, o nie, wpadnie w histerię, rozgniewa na klockowy gniew. To w takim razie, proszę bardzo, chwilę możesz porozmawiać z Miszkiem, jak klockowy gniew masz. A później znowu. <laughs> dobra, a ty jak najbardziej możesz sobie umyć, e, szybko umyć zęby, proszę bardzo. Zobaczymy, czy to też ci da e, tutaj nastrójnik odpowiedni. też będziesz od tego zainspirowana? O nie, ty, od tego jest, znaczy, proszę Państwa, od tego będziesz, e, chciałam powiedzieć, pewna siebie, a niestety jesteś zainspirowana. Okej, okay, no dobra. No ćwiczmy dalej te umiejętności aktorskie. Ale chciałam, żebyś od tego była pewna. O siebie! O nie! O nie! Znowu, 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 znowu. Proszę bardzo, przysz. Przecież... O! Dużo ich chyba spadło, bo ze cztery chyba spadły, więc całkiem, całkiem sporo tego nam spadło. I jeszcze jak blisko naszego prania. Dobrze, że nam w sumie nie spaliło tego prania, ale nie, no, blisko bardzo domu. Dużo tego, naprawdę dużo. No dobrze, ale nie, nie jest aż tak źle, ja wiem. Przerażenie, terror, straszne. E, co my tutaj mamy? Astronautkom? <ścoughs> nie dziękuję. My nawet nie mamy rakiety kosmicznej, żeby być astronautką, no? No halo, 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 ale propozycje, propozycje się sypią, więc może w końcu będzie jakaś sensowna. W sumie, co my robiliśmy? My jedynie tutaj robiliśmy, jak tutaj mam zapisane, stylistę oraz malarza. Jak tam było właśnie by, byłby krytyk sztuki, to jak najbardziej, ale krytyk kulinarny to nie. Więc tutaj krytyka sztuki bym dla niej przyjęła, to na pewno. To na 100% bym przyjęła. Dobra, uda nam się wbić trzeci poziom? W ogóle później może umyjesz normalnie zęby. No. <laughs> Żebyś może później była troszeczkę bardziej może pewna siebie właśnie na... Na zlecenie młoda troszeczkę chyba głodna za chwilę, co nie? W ogóle siku musi, więc może skorzystać sobie z nocnika. Później znowu ci wyjmiemy jakieś, jakieś jedzonko, ale dobrze. Dobrze nam idzie z tym, bym powiedziała, z umiejętnościami. No niestety pranie nam niestety nie wyschnie. Dobra, jak tam umiejętności? Kto tam do nas przyszedł? A, przebieranie! Przebierańce powoli do nas przychodzą. Okej, okay, a więc za chwilę... Jak tylko uzyskamy ten trzeci poziom umiejętności. Bo ten trzeci poziom chcę umiejętności aktorskich, nie? A to się chyba coś zbagował paseczek, bo tutaj pokazuję, tu jest całkiem jeszcze całkiem sporo. Okej. Okay. Dobrze Cię słyszeć, to tak, według mnie warto spróbować. Warto kogoś nowego poznać. Poznawaj, poznawaj, poznawaj. Ale młoda za to jest głodna. Więc młodej to na pewno trzeba by tutaj dać jakieś jedzonko. Więc tutaj wiesz co? Wyjmij jej jedzenie, zjedź coś na szybko, na przykład jogurcik jej wyjmij. Proszę bardzo. A co ty z tą wodą robisz? Halo, halo, halo. Kto ci w ogóle wodę pozwalał brać? Na pewno nie ja. I proszę bardzo, teraz tego nie jesz. Proszę bardzo. Może spróbujesz zrobić jakąś właśnie interakcję z, z Danusią, bo ona taka przestraszona cały czas jest, a więc może y, mogłaby się. Ją... Nie, nie będziesz jej wkładała. Nie, 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 nie. Popraw humor, poznaj. Nie, nie wkładasz jej, nie wkładasz jej tam, nie wkładasz jej tam. Ja się poprawić humor, a nie wkładać ją do. Proszę bardzo, popraw jej humor. Proszę bardzo, poprawiamy humor młodej. Nie! Dajesz jej do jedzenia. Dobra, wiecie co nie? Młoda musi zjeść. Proszę bardzo, zjedz to. A ty musisz iść umyć zęby, proszę bardzo. Nie, no Patrycja, co ty robisz? Naprawdę, nie, 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 nie. O, Wolfgang, co to jest? Halo, co tam się na chatę wbijasz? No dobrze, w takim razie przysmaka ci damy. Młoda, nie. Młoda, nie rozmawiasz z mamą, muszę jeść sobie. No nie. Młoda, jedz, powiedziałam. Zjedz to. Dziękuję. A ty taka spiętasz jesteś? Plus trzy. O, dobra, teraz jesteś szczęśliwa, dobra, to w takim razie proszę bardzo ćwicz umiejętność aktorskie, bo za półtorej godziny idziesz już tam na, na zlecenie, no. A młoda ładnie sobie zje. Czy zjadłaś do końca, czy, czy znowu nie? Zjadłaś do końca, ale było to małe, dobra, ale możesz iść spać. Sama zresztą i tak niedługo pójdziesz do, do żłobka, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No, niestety paseczek się zbagował, no. 76%, a więc w takim razie muszę tutaj tak, wiem, że za godzinę idziemy na przesłuchanie. Aha, czy to... Nie, to święto... a jest z dniem wolnym od pracy, ale widzę, że przesłuchanie się nadal na szczęście odbędzie, więc na szczęście nie wpłynęło to na przesłuchanie. O nie, byłoby straszne, jakby to nam wpłynęło na przesłuchanie, jakby go dzisiaj jednak e, nie było, więc to byłoby masakra. Więc czasami warto sprawdzić, czy czasami takie rzeczy wam nie będą przeszkadzać. Proszę bardzo. O nie, próżność! <laughs> Wiecie co, ja bym chętniej kupiła Tutaj nie aspirację. do mnie kupiła bonus. I ważnym bonusem dla nas w takim razie, jak nam tutaj mamy próżność, jest taka cecha, która powoduje. Yy, niczego się nie wstydzą. Niezależna. Yy, bez troska, co nie? O, nigdy nie są spięci, właśnie. O, tą cechę mi Nigdy już nie będziesz spięta. Proszę bardzo, tak. Otec, nie żadnej wody, bo będziesz sikała Żadnej wody. Ty za chwilę idziesz na zlecenie, więc żadnej, żadnej wody. Proszę bardzo. Ty się tutaj ładnie na przykład na, możesz przebrać, żeby ładnie wyglądać. Proszę bardzo na na zlecenie. O, proszę bardzo. Idziesz na przesłuchanie ładnie. Patrycja troszeczkę sobie pospała, więc tutaj mówię za chwilę. E, pójdzie do żłobka. Wyślij do żłobka. Proszę bardzo. A czy my możemy tobą coś sterować? Nie. Możemy tylko albo wyjść wcześniej, albo normalnie, więc tutaj Przesłuchanie zakończone sukcesem. Jej, brawo, brawo, brawo. A więc we wtorek o 9, więc mamy cały poniedziałek na przygotowania. A więc w poniedziałek sobie to zrobimy i będzie z głowa. Więc wtorek 9, więc tutaj na pewno chciałabym jeszcze właśnie na to przesłuchanie z Wami iść. I Ty jesteś cały czas spięta, bo bez pracy. Ach, ale jak już nam zejdzie ten nastrójnik, to później kolejny spięty się już nie pojawi, bo mamy właśnie tę cechę. Więc nowe nasturniki spięte się nie będą pojawiały, ale te, co ma teraz, muszą zejść. Więc niestety tak nie działa, że one znikają. Najwyższy czas przygotować się do pracy to sobie zaprośmy członków, bo musimy się zaprząźnić z kimś z obsady. Przyszedł też Michel, więc możemy go też zaprosić do nas do środka. A co? Jak już nas odwiedził, to może będzie chciał spędzić może troszeczkę czasu ze swoją córką. My też możemy troszeczkę go tutaj, bym powiedziała, tutaj. Wykorzystaj troszeczkę do poćwiczenia. Tutaj również charyzmy, więc tutaj proszę bardzo. I mamy jakąś. Czy to jesteś? Czy jesteś częścią naszej obsady? Chyba nie. Chyba nie, chociaż nie mam pojęcia. Dobrze, chyba nasza obsada za chwilę tutaj przyjdzie. Proszę bardzo, możesz też spróbować okazać podziw. Czy jak zrobię tak, to będzie, że rozwinęłaś. Uuu, Judith do nas przyszła. Nie, nie ma, że tutaj rozwijasz charyzma, więc charyzmę chyba troszeczkę będzie trzeba przed lustrem porozwijać. A więc to jest tak. E, ten pan. A nie, nie ma powiedziane, że to są. Ok, a więc Judith, niestety. Możemy spróbować się przedstawić, proszę bardzo, więc niestety. O nie, co się stało? Hej! co się stało? Pierwszy raz coś takiego widzę. Zepsułam się. Ej. Jeszcze raz to widzę, że może się w ogóle coś takiego zrobić. Dobra, a ty idź może do ojca, więc idźcie z nim pobawić. Zepsułaś, zepsułaś namiot. Ja nie wiedziałam, że ten obiekt może się zepsuć. O nie. Dobra, później tutaj przyjazne zapoznanie proszę bardzo z, z pozostałymi rzeczami, czy osobami. Proszę bardzo, mamy też rachuneczki. Niestety chyba z Rudit, chyba ja jej się nie udało. Chyba, chyba niekoniecznie. <laughs> nie, nie będziesz młodej karmiła. Młoda jest nakarmiona. Nie trzeba jej karmić, proszę bardzo. Pomoc z bajkami. O, możesz, możesz poprosić tatusia o to, żeby cię poczytał. Nie, co ty masz z tym? Młoda jest nakarmiona, nie musisz tutaj z nią nic robić, proszę bardzo. Ale za to musisz sobie zrobić z kimś zdjęcia, no bo <laughs> trzeba się z kimś zaprzyjaźnić. No. Więc weźmiemy sobie może jego, a w ogóle to, tak. Yy, to. No zapytajmy może ich o pracę możesz zapytać ich o, o pracę to nam wtedy by powiedzieli, że ktoś tam e, są nie, możesz zapytać jedynie jak minął dzień nie możesz zapytać o pracę to znaczy, że już wiesz kim oni są aktor, a tutaj nie wiesz kto, kim jest ta pani czy to jest reżyserka, czy co omawiaj estetykę, przyjazny zapytaj o zawód, a kim pani jest bo jak to pani ni nikim ważnym, to chyba, ale powinna być ewentualnie reżyserką, więc właśnie, o, chciałam powiedzieć, że e, miałaś z Michelem chyba. Halo, Michel, co to jest? E, tu jest jedynie jedzenie, fiszki, o właśnie. Ucz podstawowych potrzeb, ojcze. Zrób coś z nią. <laughs> Dobra, a ty sobie dodaj tutaj, dodaj do grupy. I tego pana też możesz sobie dodać do grupy. I musimy wyjść poza parcelę. Żeby móc sobie zrobić zdjęcia. Jej. Zapraszam. Halo, halo, halo. Co ty masz z tym? Jakie posłać Danuta? Danuta z ojcem fiszki. Halo. Podnieś mnie ojcze. Nie, nie wołaj mamy. Co ty wołasz mamy niby? Nie jesteś głodna dziewczyno no. Co to jest? Nie, Ctrl Shift C Reset Sim. Danuta blond chyba mam, tak? Nie działa. Dlaczego mi dzisiaj Reset Sim nie działa? Dobra, testing, chica muszę włączyć. Proszę bardzo. Resetuj obiekt. Resetuj obiekt. Resetuj obiekt. Dziękuję. To sobie schowamy. A będę miała czyca włączonego, a ty miałaś podejść tutaj. Dziękuję. A młoda nie siada na tamtym, proszę bardzo. A ty miałaś tutaj sobie fiszki ucz podstawowych potrzeb. Do ojca, proszę bardzo, nie musisz siadać na niczym. Hmm? Dziękuję. O. Ojcze, 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 drogi ojcza. Co to jest? Zrób zdjęcie z. Proszę bardzo, możesz sobie zrobić z. Kaori. Proszę bardzo, zdjęcia. Później możesz sobie zrobić z Manabu zdjęcia i będzie ok, no. A oni się tam ładnie uczą. I o to chodziło. O to, o to chodziło. Proszę bardzo. Ona jest rozgniewana. O, nie, nie fajnie. Nie, nie miło, że jest rozgniewana. Proszę bardzo, więc mamy zdjęcia. Proszę bardzo, nie robimy robić zdjęć, więc szybko to zrobimy. A wiem, tracisz na tym tutaj zabawę, ale to jest najlepsza rzecz, żeby tutaj. Uzyskać właśnie, bym powiedziała, tutaj przyjaźń. Jak to jest? O, właśnie, jak to nie zaczęte. Przecież zaprzyjaźniła się z kimś z obsady. Halo? Halo, 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 halo. Jesteśmy przecież zaprzyjaźnieni. Powinno być, powinno się zaliczyć. Mamy przyjaciół w obsadzie, no? Halo? Dobra, to może jeszcze tylko pochwalimy szczerze, czy coś? No, halo, dlaczego mój trik się nie chce zaliczyć? No, przecież się z nimi przyjaźnisz, no. Przyjaciel, status przyjaciel. Proszę bardzo, zaprzyjaźnione. O, a dopiero zaczęte. Mmm, jak dopiero zaczęte, proszę bardzo, to w takim razie pochwal szczerze, proszę bardzo. Proszę jakieś tutaj przyjazne interakcje z nimi robić, popraw humor. No, jesteś z nimi już zaprzyjaźniona, więc wiecie, to już jest, jakbym powiedziała, połowa sukcesu. Widzę, że jednak charyzma nam ładnie idzie w górę. Ok, ukończone. Proszę bardzo, tu możesz poplotkować, a więc widzę, że ładnie, ładnie idzie, możesz pochwalić strój. No i za chwilę będzie ukończone za przyjaźń się z obsadą. Mam przynajmniej taką nadzieję. 50% proszę bardzo, no o! O! Judith nam tutaj ładnie bym powiedziała. Hmm, odkłada pranie. No jak miło, no jak miło, naprawdę miło. Może jeszcze byś naprawiła nam tutaj. Nasz namiocik, co? Bo niestety nie mogę nic z tobą zrobić. Mogę tutaj zrobić jedynie z osobami, które tutaj są. O, proszę bardzo, jest. Zadufany w sobie. Dobra, to w takim razie jak ty jesteś aktorem, to możemy sobie spróbować odegrać scenę dla napiwku. W sumie możemy sobie spróbować z tobą, a nie musimy ćwiczyć romantyczne sceny. Przepraszam, w takim razie musimy zrobić tak. Odegraj scenę romantyczną, proszę bardzo, więc romantyczną scenę, proszę bardzo. Musimy zrobić. Chociaż nie jakbyśmy... Od... To było, odgrywaj romantyczną scenę dla napiwków, czy jak to było? A, romantyczną scenę dla napiwków. A to możemy jeszcze później spróbować. E, jeszcze w takim razie, bo wydaje mi się, że będziemy i tak musieli to zrobić więcej może niż raz. E, proszę bardzo, aha, mieliśmy się ukłonić chyba. Tak? Nie wiem. Chyba, chyba coś zepsułam. <grych> w takim razie jeszcze raz. Michal, jesteś tutaj z nami. Jesteś z naszym dzieciakiem. Więc tutaj miałeś chyba... O właśnie, proszę bardzo. Mieliśmy chyba tutaj pomoc z bajkami. Proszę bardzo. Więc proszę, proszę, proszę. No a tutaj teraz cena dla napiwków. Proszę bardzo. Robimy. <grych> I może wejdzie nam trochę przy okazji tutaj również. O, ho, 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 ho. Co to za scena? No, o i ukończone, ale chyba napiwków żadnych nie dostaliśmy, czy dostaniemy? Halo? Ojej, dostaliśmy, więc brawo, brawo dla nas. Jesteśmy, jesteśmy na planie, no i co? Musimy przygotować fryzurę i makijaż, więc to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, więc proszę bardzo, przygotuj fryzurę i makijaż proszę bardzo więc trochę rzeczy będzie do zrobienia no niestety nie mamy rzeczy właśnie bonusu który bym powiedziała zwalnia nas z tego więc tutaj fryzura makijaż te sprawy będą mam nadzieję że pójdą one dosyć sprawnie i dosyć szybko nie są to pierwsze bym powiedziała etapy kariery więc gdzieś tam jest nadzieja na to że pójdzie nam po prostu sprawniej i szybciej no i miejmy nadzieję że tutaj wystarczy to co mamy Dobiłam ją do czwartego poziomu umiejętności aktorskiej, więc mam nadzieję, że to jej troszeczkę tutaj w tym wszystkim pomoże i że dzięki temu, dzięki dzisiejszej bym powiedziała roli, że dostaniemy awans, chociaż nie wiem czy jedno zlecenie nam pomoże. Właśnie w tych środkowych bym powiedziała etapach tej kariery, jak robiłam sobie prywatnie tę karierę ostatnią, moją Anastazją Simką Wampirką. Wydaje mi się, że właśnie na tych środkowych etapach to chyba ze dwa albo trzy zlecenia potrzebowało, a gdzieś tam później, jak myślałam, że nie wiem, ósmy, czy właśnie czy znaczy dziewiąty, czy dziesiąty etap będzie trudno zrobić, to nie, jeden film i bach! I, i, i miała awans, więc to tamte etapy były łatwe z filmami, więc tutaj bym powiedziała na tych właśnie najwyższych, ale właśnie trudniejsze były dla mnie te właśnie środkowe, nie wiem, czy piąty, czy szósty, czy tam siódmy był dla mnie trudny, ale pamiętam, że dość długo właśnie to jej zajęło. No to, to co, to możemy teraz założyć kostium, widzę że fryzura poszła nam sprawnie. Zmieniono nam kolor włosów. Chyba tak. To chyba nie miałaś rudych, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale ok. Dobrze, niech nam założą strój tutaj kostiumowy i później sobie jeszcze poćwiczymy te sceny i opowiemy historię i będzie, będzie mam nadzieję, dobrze. Oczywiście pragniemy tutaj uzyskać złoto i w to będziemy oczywiście celować. Mam nadzieję, że te zadania, które zrobiliśmy nam w tym pomogą i będziemy mogli ryzykownie, spokojnie zrobić scenę. Dobrze, więc zapraszam Ciebie tutaj, bo tutaj musimy z kimś sobie porozmawiać, proszę bardzo. Więc mamy wszystko gotowe. Czy to jest... Czego ja nie widzę? O, właśnie. Ju Aha, Judy. Z Judy to nic nie poćwiczymy. To jest statystka. A gdzie mamy jeszcze jakąś, jakąś osobę? Z kimś możemy tutaj... Poćwiczyć? <noise> tu chyba, a nie, to też jest statystka. Nie mamy jakiejś drugiej gwiazdy innej, no bo z Judith to my nic nie zrobimy, no. <noise> no nie, no poproszę. O... Nie, no nic. Z Judith nic nie zrobię. No to może w takim razie Tabią e, opowiemy historię, no a ja spróbuję poszukać jakiejś innej drugiej gwiazdy, no bo tutaj widzę samych. Samych statystów. A gdzie pan, którego wczoraj poznałam, który do nas przyszedł? Halo. Czy on się gdzieś tutaj kręci? No jasne, że się tutaj kręci. No zawołajmy go do siebie, no. Drogi panie, no. Nam później musisz tutaj przyjść i pomóc, no. Potrzebujemy pomocy. Dobra, chodź tutaj, panie. Możesz go tutaj zawołać? Halo, halo, halo. Dobra, wiecie co? Chociaż nie, chyba nie mogę go dodać niestety do grupy. Dobra, to co? Idziemy ćwiczyć z nim scenę. Proszę bardzo, idź z nami z nim poćwiczyć scenę. tutaj możesz już z Kiyoko nie rozmawiać. No, halo? Co ja mam? Ja mam te włączonego. To ja mogę cię ładnie zresetować i nie będzie problemu. Proszę bardzo. Idziesz tam z nim rozmawiać. I lecisz, 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 lecisz. Myślę, że możecie też jeszcze przed końcem tutaj wszystkiego nakarmimy. Żeby nie było. Więc musisz poćwiczyć. Aha, ćwiczyć je. Scenę i opowiedzieć historię. Więc też od razu może opowiemy mu jakąś historię. Niech to będzie. Chociaż nie, tutaj chyba nie masz niestety żadnej. W takim razie ta scena, którą, czy rzecz, którą mu opowiesz, to będzie musiała być. Zabawna historia, proszę bardzo, niestety ja wiem, nie lubisz takich rzeczy. Halo, a ty gdzie idziesz? Gdzie lecisz, kochana? Gdzie wy lecicie? No. Tutaj będziecie rozmawiać? Tu? Halo? Halo? opowiesz mu tę historię, czy nie? O dobra, opowiadasz mu. Co my tu mamy? Ułosuś zapiekany w ziołach. No, jak najbardziej, weź sobie porcję, no. <głoda> Młoda jest w żłobku, więc mam nadzieję, że jestem ładnie zadbana i że będzie wszystko, wszystko, wszystko dobrze. Zapytaj, jak minął dzień? O nie, zapomniałam zapłacić rachunki. Ale to nam odcięcie bym powiedziała? Prądu, skoro my i tak nie mamy. Dobra, później zapłać rachunki przez telefon, żeby nie było, no. A nie później może historię opowiemy reżyserowi. No, ale się najedz ładnie, bo w domu takiego jedzenia nie masz, bo ty gotować nie umiesz. Więc jak najbardziej na planie trzeba się, wiecie, najeść, 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 nachapać i będzie, mam nadzieję, dobrze. Jeśli ktoś był na live z anastosją, to chyba wie mniej więcej jak leal ja lubią robić scenę, a więc na początek daję scenę, która jest sceną pojedynczą, a więc... Jeśli takich nie ma, no to idę tam, gdzie gdzieś już na przykład ktoś jest gotowy. No ale żeby na przykład dać Simowi no, właśnie na dojście tutaj na przykład temu o, żeby doszedł na miejsce, to właśnie żeby się tam przygotował, to najpierw robię scenę właśnie tutaj taką bym powiedziała e, osobistą i właśnie e, jest gdzieś ten czas właśnie, żeby to zrobić, proszę bardzo. A więc, no, więc muszę ją też złapać w jakimś też dobrym, dobrym ujęciu, bo muszę tutaj jej zrobić zdjęcie. <grywia> Udało się? Udało się, więc chyba było, chyba było dobrze. Zresztą za chwilę możemy spróbować zajrzeć na tutaj... O, tutaj chyba klapie, co nie? Czy klapie? Klaszcze, więc chyba jest zadowolona, więc teraz pójdziemy tam, gdzie jest bliżej i pójdziemy, u, z Judith będziemy flirtować. U, ale widzę, że Judith się przebrała w ręcznik i nie będzie w tym, bo widziałabym w swojej. O nie, Judith nie lubi aktorstwa! Ja Ej, tego nie dawałam, nie, ja Judith chyba nie dawałam, że nie lubi aktorstwa, więc. Chciałam jej się dodać, ale to wygląda niesamowicie. Oj, Judith, Judith, Judith. Oj, Judith. Dobra, Judith teraz musi pójść na swoje miejsce, więc my pójdziemy właśnie. E, jest! Szczęśliwa! Więc my pójdziemy do pana e, Mana, bo i z nim zrobimy scenę. Wiecie, a więc Judith ma miejsce, czas, żeby pójść sobie na, na to, gdzie musi, bo na chwilę wiecie, musi pomyśleć, gdzie musi iść, więc wiecie, żeby gdzieś tam na no, nią nie, nie czekać, to idziemy od sceny do sceny, gdzie tam jest właśnie już ktoś gotowy. Chyba już teraz niestety nie będzie scen. Pojedynczej szkoda, że to nie z nim się całujemy, tylko z Judith mamy miłoskę, więc żeby teraz jemu dać czas na przygotowania, to idziemy z powrotem do Judith, proszę bardzo. A w tle pada deszcz, proszę bardzo, gdzieś tam za oknami, żeby był deszcz. <grywia> ja to mnie śmieszy, Judith nie lubi aktorstwa. Naprawdę to. Ja chyba i tego naprawdę nie dawałam. Tak mi się wydaje, no. Bo ja ustalałam y, wszystkim Simom rzeczy, które lubią i nie lubią, ale nie dałabym przecież Judith Ward. Że nie lubi aktorstwa, to musiało dzisiaj się samemu zrobić. Dobra, i mam jeszcze ostatnią scenę z. Jest tutaj z Manabu, widzę, że pewnie Manabu jest chyba naszym takim, można powiedzieć, drugim kandydatem do ręki, może Judith czy coś takiego, bym powiedziała na kim bym powiedziała właśnie. Bo skoro wcześniej może z nim niby piliśmy, a teraz niby teraz na niego krzyczymy, więc tak mi się może wydaje takim. Oj, chyba chyba coś nie wyszło? Chyba nie wyszła nam ta scena, wydaje mi się, ale nie ma to znaczenia, bo i tak mieliśmy złoto, więc powinno być dobrze. A więc za sekundkę nam się czas skończy, to zobaczymy. Jak nam poszło dosłownie. Mamy jeszcze chwilę, a więc wiesz, co jak masz jeszcze sekundę. E, nie, 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 nie. Tu. Chciałam, żebyś dodała historię na Instagram, chociaż pewnie nam. Chociaż nie masz do 41, powiedz, jak się szybko weźmiesz, to jeszcze może zdążysz ją zrobić. I wysłać. A, uda się. <laughs> Nie wiem, czy się udało, ale chyba dostaliśmy awans i zarobiliśmy 3000 i zdobyliśmy sławę, więc za chwilę zobaczymy, czy będziemy mogli usunąć wyzwanie. I dobra, czy jesteśmy na wyższym poziomie? Chyba tak! Chyba tak! Jest awans na stanowisko wschodząca gwiazda! Brawo, 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 więc rzeczywiście się udało! No, proszę. Nowych przesłuchaniach i mamy zapierający dech w piersiach. Ok, jesteśmy nomi nominowani do nagrody, więc musimy sobie pójść w niedzielę na ryki, żeby zobaczyć, czy tam nam się coś udało. Jeśli chodzi o poziom sławy, to niestety troszeczkę tylko w górę poszedł. Ale skoro, 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 skoro mamy do usunięcia wyzwań, skoro dostaliśmy awans, to my w takim razie mieliśmy szósty poziom. Wydawało mi się, że chyba mamy piąty, ale w takim razie, jak teraz mamy siódmy. To mieliśmy szósty, no to co, jest jedno, jedno wyzwanie do usunięcia, włączamy koło fortuny, no i zobaczymy na czym wyląduje, więc nam już nam tylko trzy, trzy wyzwania. Jest, jest! 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 Brak przyłącza. Szansa była 25%, więc wiecie, <CH dropped out> zawsze mogło na nią nie paść, ale brak przyłącza. Jest! 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 Wyłączaj się! Jest! 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 Ojejusiu, jaka jest jestem szczęśliwa! Brak przyłącza. No, naj, najważniejsza. Tak, z powrotem podłączeni do sieci jesteśmy. Mogę jej pralkę, suszarkę kupić. Wspaniale. Dobrze, ale zobaczmy, jakie mamy tutaj przesłuchania. Jeszcze jak jesteśmy poza parcelą. <noise> Chociaż nie, teraz już nie muszę tak patrzeć. No bo teraz mamy już przecież przyłącze, więc nie muszę już na to patrzeć. Jej! <noise> Dobrze. E, tu potrzebujemy na otwartym sercu piąty poziom charyzmy. Więc w to sobie wejdziemy. Wydaje mi się, że to jest, skoro to jest piąty poziom charyzmy, to chyba to jest na tym samym poziomie, co, co nasze zlecenie, które mieliśmy teraz. W środę o 19:00 przesłuchanie, w piątek o 9:00 występ. Na razie nam to pasuje, chociaż mam nadzieję, że po prostu tutaj w przyszłości dostaniemy może jakiś telefon, no, chociaż, na, chociaż może znowu, jak zrobiliśmy, byli, byśmy zrobili jedno zlecenie. Będzie końca, ale wiecie, jedno zlecenie na ile. Środa, czwartek, piątek na trzy dni i awans. No, w sumie nie byłoby to tak może źle, więc zobaczymy. Zobaczymy, może jeszcze uda nam się jeden z awansior z tego wykrzesać. No i później może wtedy dwie ostatnie cechy na jakiejś innej karierze. Ale naprawdę jestem dumna z tego, że nam się udało, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do usłyszenia, do zobaczenia. susu